Trzeba zrobić jakąś tajemnicę, która jest na przykład tutaj. I może po drodze się uda znaleźć jeszcze tych chorążych do pokonania. Bo mi kilku brakuje. Albo te do rozwalenia. I wtedy porozmawiamy z tym typem, zobaczymy, czy to się uda. Miałem w sumie, zapomniałem, że mogłem to zrobić poza streamem, ale szczerze mówiąc, grałem sobie Warhammera 2. Zacząłem sobie tak po prostu off stream. Troszkę krasnoludami, by kogoś interesowało. Fajna gierka, kiedyś streamowałem. Jak była premiera tej gry. I fajnie jest nawet wrócić. Oczywiście na bardzo trudnym poziomie gram. Jest jeszcze legendarny, ale wkurza mnie, bo nie można sobie zapisać jak się chce, tylko autozapisy są. Znaczy, chyba można jeszcze też zapisać, ale to jakoś tak działa, że nie można cofnąć sobie w żaden sposób. To jest tak zrobione specjalnie, że wszystko ci zapisuje i nic nie możesz zrobić. Wiecie, gdzie jest ten? Jak to się używa? Tam jest. Że ten legendarny trochę mnie irytuje. No i powiem wam, że chciałem właśnie grać też to, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł teraz gadać o tej grze, ale dobra, powiemy sobie. Znaczy jedną rzecz, że chciałem tam grać Imperium, ale jest strasznie słabe. Że takie, znaczy jednostki dopiero później ma dobre. Na samym początku zaraz się zaczyna przecież rzeźnia. Co jest? Tutaj. A, tu chyba mam pogadać i zrobić zasadzkę, tak mi się wydaje. You there? Why are you crawling about? A patrol of Edwin's men is coming this way. We're gonna jump them. No dobra, coś czuję, że... Fajnie jakby była animacja, że oni z tymi wozami jadą, ale to jest... że tak powiem... Statyczny. To jest ten patrol? To jest statyczny akurat... element w grze. No, na harcownika skoczyłem, ale... Dużo mu nie mogę zrobić. Chodź tu, pikinier. Co mu strzelimy? Łóżkę? O! Jeszcze jeden. To unik powinienem szybko zrobić. Nie mogę. Ambushing her soldiers should be my final strike before the battle begins. Dobra. Udało się, czyli to był ostatni. Co jest? Nie wciskałem tego. Wciskałem konia. To był ostatni taki element do zrobienia i możemy iść już tutaj wykonać to zadanie i nie wiem, czy będzie ta bitwa, czy co. Okej, idziemy sobie teraz w uniki, coś. Wrażenia przy zabójstwie? A, przy cichym zabójstwie. Wrażenia do skrytego ataku. Tutaj większość takich rzeczy będzie, bo to jest droga kruka. Właśnie. Wszystko od skrytego ataku, nie? Prawie. Tu co mamy? Ten dystansowy też trzeba troszkę rozwinąć, bo te łuki... Ostatnio mi się przydają w miarę. Ale powiem, że ta gnista strzała ładnie zbiła te punkciki. Teraz się strzał, to olać tego godzika. A, wiecie co? Miałem tam iść. Czy to jest daleko? Dobra, to jest daleko. Później sobie tam podskoczę najwyżej. Wiesz, że to nic nie będzie przeszkadzało. Szczególnie, że musimy się cofnąć i tam jak jest krótsza przystań. Ta pierwsza kraina, jeszcze tam porobić troszkę tajemnic.
Ale to nieważne, z jakim poziomem się chodzi na te tajemnice. Znaczy w sumie ważne, przy niektórych, zależy przy których. Są takie, że właśnie jak tak, jak tutaj mi na 360 poziom nagle wywaliło, nie? To jest, nie, jakiś zwykły patron. Myślałem, że zelota jakiś tu jest. Ja chyba pokonałem wszystkich zelotów w tym miejscu. A właśnie, mam dwóch zelotów jeszcze do pokonania. To sobie może dzisiaj pójdziemy na jeszcze jednego. Jeszcze jednego zostawimy najwyżej na następnego stream. Nie, dzisiaj ostatni streamek. Ej, dobra. Nie, no nie, ja tak mówię tylko, że ostatni streamek, ale... No nie wiem, pewnie jeszcze coś zagramy. Tylko tego Cyberpunka na początku troszkę więcej będę grać. Pewnie. Chciałem troszkę przejść, tam zobaczyć. Może będzie naprawdę fajnie się grało. Dobra, no to wiadomo, gdzie on siedzi. Ej, a co tu jest? To jakaś tajemnica do rozwiązania. Wunsz. Tu jest skarb. Skarb, okej. Kurde, nawalili tych węży. A, jeszcze klucz trzeba znaleźć. No to fajnie. Podejrzewam, że klucza mogę znaleźć ewentualnie tutaj. Albo nie znajdę go tu w ogóle. Tylko jest gdzieś na górze. I w sumie mało istotna rzecz. A nie, jest jakiś rytuał. Chcę przeczytać ten rytuał, o co w nim chodzi. Módlcie się do Chrystusa. Składajcie ofiarę rogatemu Bogu. Rogaty Bóg. Camulus. Wasza odwaga przerazi nawet najpotężniejszego wroga. Odpalę się? Nie. Nie było, jakby dało radę go tu przyzwać i z nim walczyć. Podpalić? Dobra. Klucz na pewno gdzieś tu na zewnątrz jest, ale... To chyba nie jest istotne teraz. Kluczyk, kluczyk, kluczyk. Ale że nie ma to kluczy. A, jest tam. Następnym razem to się zrobi. Już pogadać z tym typem, zobaczyć co będzie dalej. God above. Will we never... Giedrich. Eivor. Have you dealt Edwin a few bruises? I have. She'll feel the pain soon enough. Excellent. My men are itching to attack the fortress. But we'd be fools to force it now. Why is that? On account of Edwin's got too many traps and defences. Her springalds cut us to bloody stumps before they're poured boiling oil upon us like us. Keep the men at the ready. I'll slip in alone and see what I can do about the... By my joints and ankles, you're a tough one. Kurde, naprawdę, ja mam iść tam? O nie. Gdzie jest ta twierdza? Tutaj. Nie, no naprawdę, oni mi każą tam iść samemu i się zakradać. No to fajnie. Czas na skradanko. Moja ulubiona część. Zniszcz lub uszkodź... Co? Zniszczone lub uszkodzone balisty i kotły z olejem. Jedzie patrol. Ciekawe jak wyglądają zasieki. Jakieś. No ale ja mogę tam na pełnej w sumie wbić, nie? Nikt się nie skapnie. Dobra, zdążę. Jak zając. Na jezdni. Czeka, aż podejdę bliżej i aż zdążę. Dobra, zamek. Co my tu mamy do zniszczenia? Tam aż. Dobra, widzę. Chciałbym, żebym aż tam pobiegł, bo tam jest wejście po drzewie.
castle keep looks impregnable. That will be Edwin's last stand. Czuję, że możemy przegrać tą bitwę. Szczerze mówiąc. Może wezmą nas do niewoli i nas uratuje. Dlaczego mi pad wibruje? Nas uratuje Sigurd. I should not be seen in this area. No właśnie, poszedłem na to skrytobójstwo i pytanie, czy ja zabiję tego typa. All right, I'm in. Kurde. Ale że nie zabiję. Dobra. Tu. Ja dużo tego. Czekajcie, czy tu jest jakaś... Nie, no najbliżej jest tutaj, gdzieś chyba w tym namiocie. No tak. To może postrzelił z łuku. Ty, ale myślałem, że to będzie po cichu zabójstwo. Kto się na mnie spojrzał? Chciałem to uszkodzić. The Springholds are large boltcasters. Odboltuj. Kurde. No i tyle, jeśli chodzi o skradanie się chyba, co? Czekać na swoją kolej. Czy tam gość mnie z balisty właśnie strzela? Dobrze. Gdzieś skitrać. Podejść do tych balist gdzieś bliżej. Skąd one strzelają? Jedna tam zwierzy. Olej. W powietrze go skroiłem jeszcze. No nie, no zrobiłem to ślizgiem. Dobra, zastanówmy się. Może wejdę tu na górę, zobaczę co tam się dzieje. Dobra, skrojony w powietrzu. No to kusznik jest, ej. Myślę, że oni z balisty do mnie strzelają. Tam wygląda, skąd strzela? Ty, no bez kitu.
Dobra, idę po tego kusznika. W ogóle chyba właśnie balista pewnie celuje gdzieś. Kusznik pokrojony. Okej. Zabotowane, kolejny. A tu już zniszczyłem. W ogóle to można było chyba zniszczyć cały podest. Tutaj. Nie, nie używaj tego. Sabotażek. Jeszcze coś. Jest jeszcze coś. Tam więcej rzeczy jest jeszcze. Garnięcia. Kurde, podpaliłem się. Dammit. Okej. Jazda tam na dół. Co tu jest niby do zniszczenia? Dobra, może na tych murach. To powiem tak, nie wiem czy ja z tym gościem tutaj wejdę, jak on będzie do mnie strzelać. Próbujemy. Udało się. Wszędzie wrogowie. Się bramę uszkodzić? Ej. To było git. Jakbym dał radę. Chyba nie dam rady. Okay. Balista. Ej, nie, to nie. To jest balista? Nie, to jest tylko jakiś dźwig. Co jest? Chyba nie mogę. Na dole widzę wóz. Można go uszkodzić. Będę w odpowiednim miejscu. Tu. Kurde. Taki unik. Profesjonalny. Kurde, teraz nie zdążyłem. Co tam jeszcze mi brakuje? Lecimy po te balisty tutaj. Kurde. Ciekawe, czy jak jeszcze tam sobie uszkodzę, to będzie miało znaczenie. No nie no. Dobra. Ty co? Jest. Nara. A, tego się nie spodziewali. Że wyskoczę za mur. Ale to jest w ogóle słaby punkt przecież tego miasta. Tam zamku. Przecież to wystarczy pierdzielnąć czymś. Nie jest to jakiś dobry pomysł, żeby tędy zaatakować? Co to mi się pokazało?
Że co, że jest ktoś do zabicia i on ma skarb przy sobie? To ten znaczek oznacza? Jakieś grzybki po drodze, coś? Chyba nie da rady. No to co, jeszcze bitwa, akurat noc nastała. Idealnie. Tutaj dał w ten skryty atak, bo jednak jak mnie już zmuszają, to nie mam wyjścia, nie? To w ogóle? Wrzenie przy zabójstwie. Chyba też będzie się liczyć. O, całkiem sporo. O, Sigurd przyszedł. No, że ten Sigurd zaczyna mu odwalać. Niestety. Is it done? It is. And have you laid your poles of hazel and composed your poems for this coming victory? I am here to speak with Giedrich. Go on then, your master of aids. Still dreaming of your precious stone? It is not dreams that led me here, Eivor. I've had visions, prophecies from the gods. Visions? I'll sacrifice to Tyr this day. The Lord of Justice, the harbinger of flawless. What prophecies? Are we ready to assault the castle, Eivor? The signs importance read well. We're ready. Give the command. Good. And let's be quick about it. My scouts tell me a force of King Alfred's men is on the march. Let's end this before that flap-mouthed pudding has a chance to hit back. A ten Sigurd gdzie poszedł sobie? Kamień Sagi, o właśnie. A nie mają żadnych zbroi, jakichś skórzanych czy coś? Nic? Dziwne. Dobra, ale szturmy zaczynają się właśnie tak, że pokazują, że ludzie idą do bitwy, a Eivor się gdzieś tam modli jeszcze. Znaczy wygląda jakby się modlił do Boga, ale to jest raczej takie przygotowanie do bitwy i może pogadanie z ich bogami. On trochę płonie tu. Już przygotowany zamek. Nie wiem czemu jest dzień, bo była noc i to był idealny moment na atak przecież. Żeby się zakraść. Tu jest sporo tych ludzi tutaj naszych. Nice. Pora też ostrzał jest. Bo mamy pikiniera tutaj. Strzelać w ogniwa? Ale nie widzę, gdzie są te ogniwa. Tutaj. Okej. Okay. Dobra. Ha. Tam, chłopy. Niech ładnie zrobiłem, nie? Czym to mamy? Podnieś kratę. Dobra, pomogę trochę chłopom. Żeby nie było, że unikałem walki. Tutaj. Jest Sigurd tu się pojawił, co jest? Cover me. Tak zbyt łatwo się to otworzyło. Szczerze mówiąc, to zbyt łatwo się otworzyło. Co tu mamy? A, daj tą nóżkę.
Dobra, nieważne. Szkoda strzał na takich gości. O, może... Ej, będzie pojedynek z nią. Nice. I ona idzie po mnie od razu. Pikinierka będzie z niej. Żeby nie przeszkadzać tam inni. Co to za wsparcie? Kurde, nie zdążyłem uniku zrobić, ale jest grzybek. Weźcie mnie tu, nie przeszkadzajcie. Ej. Trzeba bossa pokonać. A, i co teraz? Ty, no dobił mi ją w plecy. Co to się... Co się dzieje? Dziwnie to wyglądało przez chwilę. Pojawiali ludzie, albo duchy. Okej. Okay. Szturm zakończony. Dosyć szybko, co? 5 minut się wyrobiliśmy chyba. No stwierdziłem, że bez sensu zwalczyć po drodze, bo tak naprawdę jeśli będziemy tak robić, to przeciwnicy się w kółko spawnują. Można sobie trochę czyścić drogę i tyle. You felled the lofty lady. Do what you must, Thane of Dungheaps. As one loyal to her shire and her people, I know which of us God favors. Eivor bested you. It's for Eivor to decide your fate. Co to jest Gadrik? You fought with honor and purpose. For that, I put you in Gidrich's care. He will see you are treated well. I will, so long as you recant your friendship with that pot of warm piss, King Alfred. Agreed. Take her away. Ja wezmę do lochu i tyle, no co? I fulfilled my promise to you. I trust you will do the same. An oath between our people. Aye, you've done us well, Eivor. I thank you. And if ever you need the like, I'll do what I can. I will. Count on it. I'd be quick about plundering. King Alfred will be on his way, and he won't be alone. To za ścinka. Dobra, to jest chyba asasyński skarb, ten to oznaczenie. Pawęż Shishi, nie, chyba nie to. Ale pawęż wygląda fajnie. To moja tarcza jest troszkę chyba wolniejsza. Jakbym ją poulepszał. 5, blok 54. Uwaga, 14. Nie, no nie jest taka dobra. Szczerze, to jest naprawdę słaba. Co my tu mamy? List od informatora. Moja pani, postąpiliśmy zgodnie z twoim życzeniem i właśnie obserwowaliśmy normańskich strażników, którzy okalają nasze ziemię. Wysyłam do ciebie czcigodna pani tego jeźdźca, by przekazał ci, że ci sami Normanowie byli widziani w towarzystwie tej przeklętej heretyczki Fulke. Wygląda na to, że zdołała jakoś zbiec. Kiedy piszę te słowa, oni zmierzają do opuszczonej wieży, gdzie skrył się jej przebiegły przyjaciel, który nie jest już naszym utrapieniem. Sługa uniżony. Ktoś jeszcze został. Prawdopodobnie ktoś z zakonu. Hmm.
Mamy szukać. List od Lady Edwin od Alfreda z Wessexu. Panie, jestem gotów wesprzeć się żołnierzami i zapasami, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Alfred Rex. Okej, szukam jakichś ciekawych informacji tutaj. Znalazłem, czy zbliżyłem się po prostu do nich i będzie scenka? Chyba się zbliżyłem. Myślę, że to trochę mniejszy kamień będzie. One who stands at a threshold should take great care to look around, for who knows what foes lie in wait in the halls beyond. I've passed through this doorway once before, at Sigurd, in a dream. Not once, a thousand times. A thousand. Ja się zastanawiam, czy to nie o tego chodzi, aby w tych wizjach może, albo chcę specjalnie skłócić Sigurdem. What does it say, Sigurd? Does it speak to you? Yes, but the words are fogged, shadowed, and yet I. Że on wcześniej już wiedział o tym, że to Eivora chodzi. I see the great tree of life. Ja tego dał mu sztylet. Skyward, opening the way. It's just as you promised, Basim. All you foretold was true. Eivor, I am more than I appear to be. Temu to już całkiem odwaliło. This is wicked magic, Sigurd. Dark Seder, do not listen. No, this is real. This is everything. To the walls! To the walls! Ja to mogłem jednak tą żonę mu zabrać. King Alfred of Wessex, marching up the Rhine with a mist of soldiers. Można jeszcze wrócić? Time to escape. The men are spent. We've not a chance in blazing hell. A parley then. We must call a parley. I will speak, and the King of Wessex will listen. Nie, no ten będzie mu się kazał poddać. Pewnie. Ja się poczuł Bogiem już. I no, trochę tego chłopa jest. King Alfred, your name is not spoken with affection here in Mercia. Yet I am close enough to Wessex to hear myself praised from morn till twilight. Return to your singing subjects then, and leave the affairs of Mercia to the Danes. Not till your pagan war songs are safely out of hearing. Offer an exchange. Please, no secrets here. Let's end this here, my lord. Let's exchange men. My best warrior for yours to prove peace. After which you leave Mercia, and we fall back north of River Ouse. Nasta. These terms are fair. Wulfric. My war thane. You will go with Giedrich, brother. Name your man. Sigurd Jarl, I offer myself. Thank you, Basim. King Alfred, wait. Paladin Fulke, you with this company? I was, my lord. To recover from Edwin what was mine by right. Zdradziła. Sigurd is the only man you need. He's worth more than 20 other men. He is the son of a king. Traitorous snake! And his heresies are profound, my lord. He claims to be a living god. I'll gut you, troll woman! Hush! I'll gift myself to you, King Alfred. Because it is not my fate to die by your hand. Brother,
Have faith. For the Lord God watches over you all. A nam dał jakiegoś grubasa w ogóle. Na co tu chodzi? Co to za wymiana? Let me hold him. Do what you must, but treat him with care. Podwójny agent chyba to jest. O coś tutaj chodzi. By all the guards, Basim, what was that? I will shadow them. They shall not get away. Okej. Po co mamiś tutaj? To chyba nie to zadanie mi pokazujecie, co? Tu jest raczej błąd jakiś. Dobra, razem sobie punkciki najpierw. Obrażenia skrytego ataku. Dodam trochę ten skryty atak, no bo tak żółty to jest chyba właśnie druga kruka w zabójstwa, właśnie ciche. Bez w plecy, no właśnie coś takiego, nie? A niebieskie są w ucznictwa. Drzewka. Dobra. Kamień paladynki. Wróć do Randwi. Aha, tam aż. To czekajcie, zagadamy jeszcze do tego. What do you make of all this, Gidrit? I'm no philosopher, but by my lights, a fellow who gives himself over as hostage has as much sense as a... You're a wise man. No właśnie. Co tu chodzi z tym zadaniem? Czemu mi to tak pokazuje, żebym to zrobił? Błąd graficzny jakiś. Dobra, mamy wrócić do Randwi. Chętnie bym to zrobił. Nie, to w sumie ten teren poszedł chyba najszybciej ze wszystkich. Mam godzinę, jeszcze wczesna. Ja mam, że jestem dosyć ciekawy tego cyberpunka. Tylko boję się, że trochę będzie mi przymulać. Chyba będziemy na jakichś takich średnich ustawieniach grać. Walhalę mam na ultra ustawioną. Chyba zmieniłem na ultra, bo miałem wcześniej na wysokich. Ale nie wiem, jak będzie z cyberpunkiem. Jednak ten mój sprzęt już troszkę się starzeje. Dobra, zagadamy tak. Daniezium z Wikinga. Mój ziom z Wiking został wynajęty przez kogoś, ale gdzie ja mogę odebrać daninę? A ten co chce? Czy mam już młotora? Nie, nie mam. Muszę iść do Asgardu. Kończyć zadania. Nie skończyłem wszystkich. Pewnie stamtąd się dostaje, co? Ja tak pewnie go nie będę używać, coś czuję. Ja toporków używam. Dobra, mogę postawić jakiś budynek chyba. Może bym to zrobił? Piekarnia. Okej. Postawię sobie piekarnię. Ty, ale teraz muszę budynków postawić dużo. Lubisz pieścić prądem? A, tam prąd. Our feasting table will be warmer for it. Eivor, that is kind of you. You are among friends here. That... No need, but a desire. An earnest one. I remember the good things people do for me, when kindnesses are few and far between. There was one more thing, though. A grain merchant has set up downriver. I want to bring a half dozen bags home.
but I would need an extra pair. I cannot help now. Maybe later. No rush. Just... Dobra. Pamiętać, że ten chce... A, dobra, jest oznaczone. Uczta. Gdy osada rośnie, wydawane są w niej uczty, są coraz uczniejsze. Rozpocznij ucztę, oznajmiając... Ej, możemy zaraz sobie zacząć ucztę. Ciekawe. Dzwonem. Tu jest dzwon. Może sobie zrobimy ucztę. Po rozmowie z Randvi. Nice to see you. Randvi. Our work is done in Oxenophorshire, but the cost has been high. I feared as much when this letter arrived, from one called Fulke, addressed... From Fulke? Gods, that witch! It is there on the table. No właśnie. Do wielkiej paszczy. Przesyłam ci błogosławieństwo samo Stworzyciela i Boże. Piszę tylko po to, by cię uspokoić i dać ci znać, że Sigurd jest w dobrych rękach. To się tak dymi. I w zacnej kompanii. Będę go traktowała z całą należną mu troską. Zakon, do którego należy. A, ona należy do zakonu. No to trzeba ją odupić. Potrzebuję ludzi takich jak on, pod wieloma względami. Ej, on się przyłączy chyba do zakonu i będzie naszym wrogiem. Jest on ideałem, do którego dążymy. Bogiem noszącym cielesną powłokę człowieka. Mam tylko nadzieję, że on sam to zrozumie. Również dobrze jak ja. Zanim załamie się pod ciężarem swych cierpień, Fulke. Narzędzie. Okej. Fulke is with the Order of the Ancients. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. Eivor, what has happened? Sigurd has been taken hostage, captured by King Alfred, and given to a woman named Fulke. A very dangerous woman. What does she want with him? I will spare you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man. And will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke. Look for his message when it comes. Okej. Zajmijmy się w takim razie. List od Fulke. Zajmijmy się w takim razie kolejnym terenem. I want to see the To jest zrobione. Teraz tak. Kusi, żeby wziąć się na większy poziom, no ale nie mogę. Gdzie jest Mercia? Nie, Wessex. To nie jest cała mapa. Nie wiem, ej. Nie, no to jest chyba cała mapa. Ale zaczniemy od tego, no po kolei robimy. Hytham asked that I travel to London. What do you know of it? A wild Braytora, a nie jednej. Tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange Gdzie to się zbiera? The Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there and earn us an ally. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. Dobra. Kolejny teren w takim razie. London. I will. Good. I await your return. Jakieś łzy Ymira zbierałem w tym. W Asgardzie jak byłem, ale części zbroi Thora to nie.